jest to ciekawie w dużym mieście, czyli w Santa Ana. Nie ma ludzi, jest ciemnawo, mrocznie i wygląda na niebezpieczne miejsce, więc lepiej po zmroku nie wychodzić za bardzo, albo najlepiej wcale. Tu mi się bardzo podoba, nad jeziorkiem. Tylko że śmiesznie, bo mieszkam bardzo blisko ulicy, gdzie są burdele. Więc dziś rano w poszukiwaniu kawy trafiliśmy do kilku dziwnych zakątków z jakimiś paniami skąpo ubranymi. Jesteśmy w Salwadorze, nad jeziorem Cotapeque. Leży w kalderze utworzonej pod wpływem wybuchów jakieś kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Bardzo ładne jezioro powulkaniczne. Tam w oddali znajdują się wulkany San Marcellino, Izalco oraz Santa Ana. Za taką skałą, bo na samym szczycie tak mocno wiatrem wieje, że spokojnie mogłoby to zmuchnąć człowieka. A no i transport jest super hiper tani, to nam się bardzo podoba. Trochę to oczywiście wszystko trwa, jazda tymi chickenbusami, ale jest no kilkadziesiąt dolarów każdy odcinek kosztuje. Na przykład tutaj dojechaliśmy 20 km za 40 centów. Kilkadziesiąt dolarów. Kilkadziesiąt centów. Niecały dolar. Trzeba nawet iść na targ, żeby kupić warzywa czy jakieś pierdoły typu miska czy nawet skarpetki, bo ten targ zaraz przyjdzie do ciebie. Prawda, Kina? Wodę. Dużo jedzenia. Wszystko. Po drodze na Mirador widzimy jeszcze, jak rośnie tutejsza kawa i akurat są dojrzałe owoce. Teraz wchodzimy na Mirador del Cruz. O! Nawet jest cruz. Z widoczkiem na piękne wulkany salwadorskie. Jesteśmy właśnie w miejscowości Concepción de Ataco, podążając słynnym w Salwadorze szlakiem Ruta del Flores, czyli kwiatową drogą. Słynie głównie z tego, że znajdują się na tym szlaku liczne, kolorowe, bardzo urokliwe miasteczka. No i ten szlak zaczyna się od miejscowości Ahuachapan i wiedzie aż do miejscowości San Cenote. Gadniecie, gdzie Kinga chce wsiąść? O, tutaj. To jest tak zwany szpilkomobil. Jedzie nasza królowa polskich szos.
Szpilkomobil. Papa mobil i szpilkomobil. Fajnie było, ale bekowo, wszyscy na ciebie gapią. Tak. Wcale się nie dziwię, kurna. Ja też się nie dziwię, blondynka, kurna, w szpilce. Przecież... KS Polonia? No. Saben KS Europa? Sí, es Europa. Es un país grande, frío, calor. W Concepción de Ataco znajduje się miejsce, które powinni odwiedzić wszyscy miłośnicy kawy. El Carmen Estate to fabryka, w której od 1930 roku niezmiennie w ten sam sposób produkuje się ten przepyszny czarny napój. W czasie dwugodzinnej wycieczki możemy zobaczyć wszystkie etapy powstawania kawy. Od zbierania, suszenia, przez łyskanie, selekcjonowanie najlepszych ziaren, aż po wypalanie. Warto dodać, że Salwador, mimo iż jest maleńkim krajem, zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o eksport kawy na całym świecie. Wiecie, wypala się kawę. Takim urządzeniem się sprawdza, czy jest już wypalona. I wypala się w temperaturze 250 stopni Celsjusza przez około 20 minut. Z takich ziarenek powstają po wypaleniu takie brązowe ładne, które już są gotowe do zmielenia.